Zapraszam na kanał Inspiracje. Link zostawiam w opisie. Świątynia ciała Chrystusa została ugodzona w Wielki Piątek po południu. Zaś w szabat nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena znowu ją zobaczyła. Fakt objawienia się Jezusa Marii Magdalenie nie wskazuje jednak, że przed tym zdarzeniem ciało Chrystusa było rozkładającym się trupem. Ile czasu więc był umarły? Katechizm mówi o jego śmierci w taki sposób. Śmierć Chrystusa była prawdziwą śmiercią o tyle, o ile położyła kres jego ludzkiemu, ziemskiemu życiu. Ze względu jednak na jedność, jaką jego ciało zachowało z osobą Syna, nie stało się ono martwymi zwłokami, jak inne ciała ludzkie, ponieważ moc Boża zachowała ciało Chrystusa przed zniszczeniem. O Chrystusie można powiedzieć równocześnie: zgładzono go z krainy żyjących i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani nie dasz świętemu Twemu ulec skażeniu. Nie są najistotniejsze katastrofy czy prześladowania, bo co jakiś czas one powracają. Najważniejsza jest nadzieja. Trawestując wypowiedź Feuerbacha, powiem: wiara w tamten świat nie jest rezygnacją z tego świata. Kto chce żyć wiecznie, wykorzystuje każdą minutę tego świata, by ją wypełnić życiem z Bogiem. Aby życie było trwaniem nieprzemijającym, jakiś etap musi być jednak przetrwaniem. Zapraszam na kanał Inspiracje. Link zostawiam w opisie.